want to bring again the love and greetings from the saints in St. Kitts. Znowu chciałbym przywieźć serdeczne pozdrowienia od wierzących z wyspy St. Kitts. The saints in Jamaica, West Indies. Święci z Jamajki również pozdrawiają. The saints from New York City. Wierzący święci z Nowego Jorku. And the saints from Athens, Greece. I wierzący święci z Aten w Grecji. It's always a desire and a pleasure to speak for the Lord Jesus Christ. Jest to wielką radością i pragnieniem, aby mówić to, co mówi Pan Jezus. And I believe the Lord has laid on my heart. Ja wierzę w to, że Pan położył mi na serce 2 Corinthians chapter 5. Piąty rozdział z drugiego listu do Koryntian. Verse 14-21. Od wiersza 14 do 21. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział od wiersza 14. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. In this book we have Christian ministry. W tej księdze mamy służbę chrześcijańską. In chapter 1, w pierwszym rozdziale, and reading verse 20, w 20 wersecie, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. It brings before us there that the Lord Jesus is the yea or the yes and no of God's promises. Więc widzimy tutaj, że Pan Jezus jest tak, yes and amen. The yes and amen. Tak i amen, ale i nie co do Bożych obietnic. It means God has deposited all the fulfillment of his promises in Christ Jesus. To znaczy, że Bóg zdeponował, zgromadził wszystkie swoje obietnice w osobie Pana Jezusa. In chapter 2. W drugim rozdziale. And verse 14. W wierszu 14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. God has caused us to triumph in Christ. Bóg spowodował, ażebyśmy triumfowali w Chrystusie. Because he has triumphed, we can triumph. Ponieważ on triumfował, tak i my możemy triumfować. He led captivity captive. On pokonał, on Ephesians. W liście do Efezjan, odnosząc się do listu do Efezjan, chapter 4, w czwartym rozdziale, and verse 8. Ósmy wiersz, dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. He who held us captive. Czyli ten, który wyprowadził, ten, który podbił nas, has been taken captive. Ten został
pokonany i on jest teraz pokonany. And we have been set free. A my zostaliśmy uwolnieni. Set free to enjoy the ministry that comes to us through the Lord Jesus Christ. Uwolnieni zostaliśmy, ażeby służyć dla Pana Jezusa. Tą służbą, którą on nam powierzył. In chapter 3. W trzecim rozdziale of 2 Corinthians. Drugiego listu do Koryntian. It's a wonderful portion of the word of God. Jest wspaniała, wspaniała dawka słowa Bożego, porcja Bożego słowa. It tells us of the spirit of the new covenant. Mówi nam o duchu nowego przymierza. That God has written on our hearts. Które to Bóg zapisał, napisał w naszych sercach. To give us impressions of himself. A żebyśmy mieli to odniesienie, wrażenie Jego osoby. The contrast is, jest taki kontrast tutaj, that he wrote on tables of stones in the Old Testament. W Starym Testamencie napisane to przymierze zostało na kamiennych tablicach. It was written by the finger of God. Były napisane te słowa palcem Bożym, to znaczy Bóg napisał palcem. Now, beloved saints. A teraz, drodzy wierzący, umiłowani, kochani, he has written on every one of our hearts. On napisał takie słowa w sercach albo na sercach każdego z nas tutaj. What has he written there? Co on tam napisał? He has written to tell us. Napisał coś, ażeby nam opowiedzieć, powiedzieć, how much he loves us. Jak bardzo on nas kocha. To give impressions of himself on our hearts. A żebyśmy mieli wrażenie Jego osoby w naszych sercach. Verse 3 of the chapter. Trzeci wiersz z tego trzeciego rozdziału. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. This blessing in which we have come into. Te błogosławieństwa, w które weszliśmy, supersedes the blessings of the Old Testament. Przewyższają te błogosławieństwa starotestamentowe. It surpasses in glory. Więc one przewyższają w chwale. It is glorious. To jest chwalebne. In the closing verse of that chapter. W ostatnim wersecie tego rozdziału, 18 wiersz, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. We have the glory of the Lord. Mamy chwałę Pana. And it says, as we view that glory, i jest tutaj napisane, tak jak patrzymy na tą chwałę, we are changed. Zostajemy przemienionymi. Those are the acquired glories of Christ. W tą chwałę, chwałę Chrystusową. Glories he has won. Glories he has won by his work. Chwalebne. Okay. Glories God has given him because of his work on Calvary. Tą chwałę Bóg podarował Panu Jezusowi z powodu jego dzieła na Golgocie. Every glory. Każda chwała that God has given him, którą Bóg podarował jemu, is because he became a man. Jest spowodowana tym, że on, Pan Jezus, stał się człowiekiem. And as we behold him, i my przystępując do niego, there is a moral change that takes place in our lives. Następuje moralna przemiana naszych serc. In chapter 4, w czwartym rozdziale, and verse 3 and 4. Trzeci i czwarty werset. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Since this is glorious. Święci, to jest chwalebne. There is a man in the glory. Jest człowiek w chwale. A glorified man. Uwielbiony człowiek. There he is at God's right hand. On siedzi po prawicy Bożej. And now the gospel of the glory is coming from heaven. I teraz
ta Ewangelia chwały zstępuje z nieba do nas. And this gospel was given to the apostle Paul. I ta Ewangelia została przekazana apostołowi Pawłowi. Because he met Christ when he was in glory. Ponieważ on, apostoł Paweł, spotkał Chrystusa, który był już w chwale. So he presented a glorified Christ. Więc on później, Paweł, prezentował, czy przedstawiał tego wychwalonego, uwielbionego Chrystusa. There he is. Który jest tam. At God's right hand in the glory. Który siedzi w chwale po prawicy Bożej. Saints. Święci. What a place God has given to him. Jakie miejsce Bóg podarował jemu. It rejoiced my heart. To raduje moje serce. Yes, he was despised and rejected of men. On tutaj na ziemi był odrzucony, był sponiewierany. God has given him the highest place in heaven. A Bóg darował mu najwyższe miejsce w niebie. Is my savior and yours. To jest mój i twój zbawiciel. You know, wiecie? I lived in America for many years. Mieszkałem w Ameryce przez wiele lat. I lived in the Caribbean. I mieszkałem również na Karaibach. On the mission field for many years. Również przez wiele lat na polu misyjnym. And never voted. I never voted yet. Voted for anyone. Nie głosowałem nigdy na nikogo. Because I made my decision already. Ponieważ zdecydowałem już kiedyś. God said in Psalm 2. W psalmie drugim Bóg powiedział: I have set my king upon my holy hill of Zion. Ja ustanowiłem mojego króla. And God said to him, i Bóg powiedział do niego: ask of me, proś mnie, and I'll give you the ungodly for your inheritance, a ja dam ci tych bezbożnych w posiadanie, and the uttermost parts of the earth for thy possession, pokrańce ziemi, wszystko pod twoje posiadanie. God says, sit here, Bóg mówi, usiądź tutaj, until that day, do tego czasu, do tego momentu. So I voted for him. A więc ja głosuję na niego. He will run things for God. On poprowadzi wszystko dla Boga. Isaiah chapter 9 and verse 7. Izajasza 9:7. The government shall be on his shoulders. Rząd, panowanie będzie na jego ramionach. But now? A teraz? God says. Bóg mówi: be the object of my delight. Bądź obiektem mojej radości, mojej przyjemności. And the object for the hearts of the saints. I przedmiotem, którym zajmować się będą, czy obiektem, którym zajmować się będą ludzie wierzący. Chapter 4 and verse 6. Chapter 4 verse 6. Czwarty rozdział, szósty wiersz. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym. Now, in creation. I teraz w stworzeniu. God said, let there be light, and there was light. Bóg powiedział, niech stanie się światłość i stała się oczywiście światłość. The light shineth into the darkness. Więc światło weszło do ciemności. And the darkness couldn't put it out. I ciemność nie przemogła tego światła. When Jesus came into this world, więc kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, his moral life, jego moralne życie, was such a blaze of light, było takim promieniem światła, that moral darkness couldn't put it out, że moralna ciemność nie potrafiła przezwyciężyć tego. This is a difference. A tutaj jest różnica. God now has taken us back to Genesis. Bóg przeprowadza nas do pierwszej Mojżeszowej. And as he commanded the light to shine out of darkness. I tak jak wtedy powiedział światło, żeby rozświetliło ciemność. He has shone in our hearts. To ten sam mechanizm przeprowadził, jeśli chodzi o nasze serca. To give us the knowledge, a żebyśmy mieli poznanie, of the glory of God, chwały Bożej, in the face of Jesus Christ, na obliczu, czyli na twarzy Chrystusowej.
You know, when you look in the face of the Lord Jesus. Jeżeli patrzysz na twarz Pana Jezusa, what it is telling us? Co ta twarz nam mówi? For God so loved. For God so loved us. Mówi o tym, że Bóg tak bardzo nas miłuje. It expresses all God's ways of grace for man. Ta twarz wyraża te wszystkie drogi Boże w stosunku do nas ludzi. What is so wonderful? Co jest tutaj takiego wspaniałego? The first day God created light. W pierwszym dniu Bóg stworzył światło. On the fourth day he created the sun. W czwartym dniu stworzył słońce. What God did? Co Bóg uczynił? He centered the first day into the sun. Więc Bóg przeprowadził ten pierwszy dzień do słońca jakby. He took light. Więc wziął światło and centered it in the sun. I don't know your spirit anymore, Paul. It's difficult. Difficult. I leave it alone. Chodzi o to, że przeprowadził jakby, stworzył światło najpierw i w momencie, w czwartym dniu, kiedy stwarza słońce, jakby przeprowadza obrazowo mówiąc to światło do czwartego dnia. What God has done? Co Bóg uczynił? He has his attributes. Swoje cechy. All that he is. To kim on jest, Bóg. He has centered in the man Christ Jesus. To przeprowadził, czy posłał do osoby, do Pana Jezusa. He that has seen me has seen the Father. Czyli ten, który widzi mnie, powiedział Pan Jezus, widzi Ojca. Since all of this God has given to us. Święci, to wszystko Pan Bóg dał nam, darował nam. When you get to chapter 5, jeżeli przejdziemy do rozdziału 5, the glory is so magnificent. Ta chwała jest tak potężna, tak wielka. But there are limitations. Ale są pewne ograniczenia. The revelation has been made. Objawienie zostało przekazane. All that God is has been revealed. Objawione zostało to, kim jest Bóg. But the problem is now God has put this treasure in earthen vessels. Ale problemem jest to, że Bóg ten skarb włożył w gliniane naczynia. In these bodies of clay. Do tego ciała, które jest właśnie prochem. God has placed this knowledge. Tą wiedzę Bóg przekazał albo włożył tutaj. The glory is so magnificent. Ta chwała jest tak potężna. The limitation is on the vessel. A te ograniczenia są w naszych ciałach, czyli tych właśnie naczyniach. We don't have the capacity to take in what God has revealed. Nie mamy takich możliwości, takiego potencjału, ażeby przejąć to, co Pan Bóg objawił. One day we shall be changed. Któregoś dnia będziemy przemienieni. We shall be like him. Będziemy tak jak on. Alleluja. Alleluja. We shall have a body like unto our Lord's glorious body. Będziemy mieć takie ciała jak uwielbione ciało naszego Pana. That's why we want to say with the Spirit and the Bride. Dlatego chcemy mówić tak jak Duch mówi i oblubienica. Come, Lord Jesus. Come. Przyjdź, Panie Jezu. It may be tonight. Może dzisiaj wieczorem. And I would say. Mogę powiedzieć. Even so, come, Lord Jesus. Mogę powtórzyć zatem, przyjdź, Panie Jezu. Brethren, there are some of us in here. Braterstwo, bracia, są niektórzy pośród nas. Who will not die. Którzy nie umrą. And if you're looking for death, too bad for you. We are not looking for death. Nie oczekujemy śmierci dzisiaj. We are looking for the coming of the Lord Jesus Christ. Oczekujemy przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. So all of us would not die. Więc wszyscy nie umrzemy. 1 Corinthians chapter 15. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. And verse 51. 51 werset. Behold. Oto. I show you a mystery. Przekazuję wam tajemnicę. We shall not all sleep. Nie zaśniemy wszyscy.
But all shall be changed. Ale wszyscy zostaniemy przemienieni. So you will be changed. A więc będziemy przemienieni. You know, I have to confess, I do change when I come north. Muszę wam wyznać coś, że zmieniam się, kiedy przyjeżdżam na północ. You will be amazed. Będziecie zdziwieni. If I spend a winter in the cold. Jeżeli spędzę zimę w takich niskich temperaturach, kiedy jest zimno. I lose my tan. Wtedy tracę moją skórę. Yeah. The cold weather. Zimna pogoda, zimno. Makes me very pale. Lighten me up. Uczyni mnie tak jak mleko, tak jak mąkę, tak? But if you come to the Caribbean. A jeżeli wy przyjedziecie na Karaiby, will be the reverse. Będzie odwrotnie. Much less if we are in the sunshine. Jeżeli jesteśmy w świetle słonecznym. Not the color will change. Nie tylko kolor zmieni się, but my moral life will change. Moje życie moralne zmieni się również. I will take character from him. Będę przejmował charakter od niego. So the apostle Paul says. A więc apostoł Paweł mówi, if this house, jeżeli ten dom be dissolved, będzie zniszczony, zniszczy się. He says we have a home in heaven, we have mamy a house. Dom w niebie. In this one we groan. Ten do którego tęsknimy. We have pain. Mamy ból tutaj. Our memory fails us at times. My memory, I may forget. Zapominamy pewne rzeczy. But he says we have a house. Ale tutaj mówi, mamy dom. Reserved in heaven. Zarezerwowany dla nas w niebie. Let us put this together. Więc podsumujmy to teraz. In 2 Corinthians chapter 5. W 5 rozdziale 2 listu do Koryntian. It is in heaven. To jest dzieje się w niebie. In 1 Corinthians chapter 15. W 1 rozdziale 15 rozdział. It is coming out of the earth. Pochodzi to z tutaj ziemi. Because it states in the scripture. Ponieważ jest napisane, if this corruptible must put on incorruption. Że to wszystko, co jest skażone tutaj, przyoblec musi to, co jest nieskażone. And this mortal must put on immortality. I to, co jest śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. So it tells me this dust. A więc przypomina mi o tym tutaj piasku, jakby o tym, is going to change. Że nasze ciało przemienione zostanie. But in 2 Corinthians, a w 2 liście do Koryntian, tell me the character of the body. Mówi nam, że charakter naszego ciała, it is heavenly. On jest niebieski, niebiański. So it's coming out of the ground, a więc wzięty jest z tej ziemi, having a heavenly character. A ma charakter przemieniony zostaje w ten charakter niebieski. With this, the apostle Paul now comes into chapter 5. I z tym wchodzi apostoł Paweł do 5 rozdziału. And he's telling us, i mówi nam in verse 14, w 14 wersecie, about the love of Christ. O miłości Chrystusa. The love of Christ embraces us. Że miłość Chrystusa ogarnia nas. I tell you, when you dwell on the love of Christ. Chcę wam powiedzieć, jeżeli żyjecie w miłości Chrystusa. John's Gospel chapter 15. W 15 rozdziale Ewangelii Jana. Chapter 13. W 13 rozdziale, przepraszam. And verse 1. W pierwszym wersecie. Przed świętem Paschy. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. He loved them to the uttermost. Więc ukochał ich aż do końca. But God's love is not in word and in tongue.
Boża miłość nie jest w słowie. It is a demonstrative love. To jest miłość, która się demonstruje, która się wyraża. All that God is in love has been revealed in Christ. To wszystko, czym Bóg jest miłością, zostało objawione w osobie Pana Jezusa. Chapter 15 of same John. Ta sama Ewangelia, 15 rozdział. And verse 13. 13 werset. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Listen to the language of scripture. Słuchajcie tego języka biblijnego, Biblii. Greater love hath no man than this. Nie ma większej miłości nad tą, that he was laid down his life for his friends. Że on oddał swoje życie za przyjaciół. They just give a soldier's wife one of the highest medals they could give to a civilian in the United States of America. W Ameryce dano żonie żołnierza najwyższy medal, jaki można, cywilny medal, jaki można otrzymać. You know what he did? His friends were under fire. Przyjaciele byli w ogniu. And he stood up with his AK, with his gun. A on strzelał, tak? To znaczy powstał i strzelał. And charged the enemy. He ran towards the enemy. Aha, i jakby rzucił się w ten sposób na wroga. Zaatakował. He saved at least 12 men lives. W ten sposób obronił, jakby stał się tarczą taką, obronił. Ocalił kilkanaście osób. His wife received the medal. A jego żona potem otrzymała medal. And the other 12 was given testimony of his sacrifice. A 12 osób, których on uratował, ten człowiek później poświadczyło odnośnie tej ofiary, jaką on właśnie złożył, bo rozumie, on zginął. Could we estimate? Czy możemy sobie wyobrazić, ocenić the sacrifice of Christ? Tą ofiarę Pana Jezusa? Can we plumb the depths of his love? Czy możemy zgłębić te głębokości miłości Jego? Could we explain? Czy potrafimy to wytłumaczyć? Why he loves you and me? Dlaczego on ukochał tak bardzo ciebie i mnie? Can you explain in words? Czy słowami potrafimy to wytłumaczyć? What God saw in you to love? Co Bóg zobaczył w tobie, żeby umiłować tak bardzo? Three places in scripture this expression is found. W trzech miejscach to wyrażenie można odnaleźć. It is found in the book of Ephesians, chapter 3. W trzecim rozdziale listu do Efezjan. And verse 19. W 19 wersecie. To know the love of Christ that passeth all understanding. I poznać miłość Chrystusową, która przekracza wszelkie poznanie. Could you explain? Czy potrafimy to wytłumaczyć? This expression. To wyrażenie. It cannot be fully grasped. Żeby to uchwycić się tego. To know it. A żeby to wiedzieć. It need every saint that has been saved. To potrafi poświadczyć każda osoba wierząca, która została zbawiona. In other words, what the Spirit of God is saying. Co, innymi słowy, co Duch Boży mówi? All of us are needed to express some facet of the love of Christ. Wszyscy jesteśmy potrzebni do tego, żeby wyrazić tą miłość Chrystusową, żeby opowiedzieć o niej. The depths of his love. Głębokości tej miłości. Listen. Posłuchajcie. A Navy SEAL died. A soldier died.
Żołnierz umarł, zginął. To znaczy marynarki wojennej, tak. And he had a dog. Miał swojego psa. And they brought in the body in the church. W kościele, kiedy wniesiono jego ciało. And the dog walked right behind him. A pies podążał za tym ciałem, za trumną. The casket was right there. Kaska? The box in which they trumna była właśnie przed nim. And the dog went and sat right under the box. I pies usiadł pod tą trumną właśnie. The dog was right there through the service. I był tam wiernie przez cały ten czas tej usługi pogrzebowej. And someone went to tell the dog. I ktoś nagle chciał odgonić tego psa. The dog said, the dog decided, I am not moving. Pies zdecydował, nie ruszę się stąd. When they were taken out, the box out the church. Kiedy wyprowadzono ciało tego żołnierza, the dog followed. Pies również szedł za nim. They buried the soldier. Kiedy pogrzebano go, and the dog stayed right there. Stał również tam wiernie. The dog died right there. Umarł razem z właśnie żołnierzem tym. He loved his master. Ponieważ kochał swojego pana. Listen. Posłuchajcie. You and I are loved. Zostaliśmy ukochani. To know the love of Christ that passes all understanding. Poznać miłość Chrystusową, która przekracza wszelkie poznanie. Look at the dog. Popatrzcie na przykład tego. People couldn't understand. Ludzie tego nie potrafili zrozumieć. Why? Dlaczego? He loved his master. Ale on kochał swojego pana. Also it is found in Romans chapter 8. To jest opisane w Rzymian 8 rozdział. Who shall separate us from the love of Christ? Kto oddzieli nas od miłości Chrystusowej? What shall separate us from the love? Co nas oddzieli od miłości Chrystusowej? Shall tribulation? Czy prześladowania? Distress? Czy jakiś ucisk? Persecution? Czy prześladowania? Nakedness? Nagość? Nothing is able. Nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. To separate us from the love of God, which is found in the Lord Jesus Christ. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej, która jest w osobie Pana Jezusa. And the third place is here. A trzeci werset jest tutaj. The love of Christ. Miłość Chrystusa. In other words, it embraces me. Innymi słowy, ogarnia mnie. And it tells me something. I mówi mi coś. That he died for me. Że on umarł za mnie. And if he died for me, a jako że umarł za mnie, I should not live for myself, nie będę już żył dla siebie samego, but for him who died and rose again. Ale dla niego będę żył, który umarł i powstał z umarłych. So it moves me from the love of Christ, a więc od miłości Chrystusowej, and brought me now to the lordship of Christ. Przenosi mnie do panowania Chrystusa. I am not my own. Nie jestem, nie należę do siebie. I've been bought with a price. I've been bought it. I've been purchased. Zostałem kupiony przez Chrystusa. The lordship of Christ. To panowanie Chrystusa. To ciężko przetłumaczyć. Okay, lordship is difficult to translate in Polish. Okay. Oh, no. I see. So what word should I use? No, that's good. That's okay, all right. Well, let's turn to scripture. Romans chapter 14. Rzymian 14 rozdział. Let me get Dabi. Wytłumaczę, o co chodzi.
Romans chapter 14. 14 rozdział listu do Rzymian. Seven, verse seven. Siódmy wiersz. Eight. Ósmy. Albowiem nikt... And nine. Siódmy, ósmy i dziewiąty. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy, na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. No, none of us live to ourselves. Więc nikt z nas nie żyje już dla siebie samego. None of us die to ourselves. Nikt nie umiera dla siebie samego. So whether we live, więc niezależnie czy żyjemy, or we die, czy umieramy, we are the Lord's. Należymy do Pana. What this means is this. Co to oznacza? He should run this life. On powinien prowadzić to moje życie. This the apostle Paul preached in the book of Acts chapter 20. Tego uczy apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. These are called the four lines of the apostle Paul. To są cztery linie apostoła Pawła. Verse 21. 21 wiersz. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Towards the Lord Jesus Christ. Do Pana Jezusa Chrystusa. When I got saved, kiedy zostałem zbawiony, I accepted him as my Lord and Savior. Zaakceptowałem go jako mojego Pana i Zbawiciela. He is, in other words, he is master. Innymi słowy, on stał się moim mistrzem, moim Panem. The last clause of verse 24. Ostatnie zdanie z wiersza 24, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. The gospel of the grace of God. Ewangelia łaski Bożej. How we present the truth, telling men that God is... Jak przedstawiamy ludziom tą prawdę o tym, że Bóg jest, that God is saving man without works. Że Bóg zbawia człowieka bez uczynków tego człowieka. Ostatnie zdanie wiersza 25. Głosząc Królestwo Boże. Preaching the gospel of the kingdom. Głosząc królestwo albo Ewangelię Królestwa. And verse 27. I 27 wiersz. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. No. Saints. Święci. When you read the New Testament. Jeżeli czytacie Nowy Testament. The apostle Paul preached more about the kingdom of God than the church. Apostoł Paweł uczy więcej o Królestwie Bożym niż o Kościele. In the closing chapters of the book of Acts, w ostatnich rozdziałach Księgi Dziejów Apostolskich he was in his hired house, był w wynajętym domu preaching the kingdom of God. Ucząc o Królestwie Bożym. There is a path. Jest droga, ścieżka. There is truths in the scriptures. Są prawdy Słowa Bożego. We have church truth. Mamy prawdę odnośnie Kościoła. We have kingdom truth. Mamy prawdę odnośnie Królestwa. We have gospel truth. I mamy prawdę odnośnie Ewangelii. And you find, i znajdziecie, if I am in the good of the Lordship of Christ. Jeżeli jestem w pod tym panowaniem Chrystusa, we will have no trouble amongst the brethren. Nie będziemy mieć żadnych problemów tutaj między nami. Everything will move smoothly. Wszystko będzie przebiegało gładko bardzo. Because I have to answer to my Lord for my actions in a day to come. Ponieważ świadom jestem tego, że muszę odpowiedzieć kiedyś przed moim Panem w
tym czasie, kiedy on powróci. That's another line. Ale to jest inna linia. We are not taking that up tonight. Będziemy o tym dzisiaj mówić. I just threw it out so we could move on. Chciałem tylko troszeczkę napomknąć. The Lordship of Christ. Panowanie Pana Jezusa Chrystusa. That's why we ask for the Lord's will for our lives. Dlatego pytamy o Bożą wolę dla naszego życia. So Paul says, I want to tell you about the love of Christ. Chciałbym wam opowiedzieć o miłości Chrystusa. I want to tell you about the Lordship of Christ. Chciałbym wam opowiedzieć o panowaniu Chrystusa. But then in verse 16. A potem w 16 wersecie. Chapter 5. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Now when we look at the Lord Jesus, jeżeli patrzymy na Pana Jezusa, we often always think about Christ in Bethlehem's manger. Często myślimy o Chrystusie w stajence betlejemskiej. Wonderful, he went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Acts chapter 10, verse 28. Zacytował brat z pamięci werset z Dziejów Apostolskich 10, 31 wiersz. 38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. He works miracles. Czynił cuda. The dead were raised. Umarli byli wzbudzani. The blind saw. Ślepi widzieli. The deaf heard. Głusi słyszeli. All the things he done. Wszystko to, co uczynił. Wonderful. Cudowne rzeczy. But we know a risen Christ. Ale my znamy Chrystusa, który powstał już z umarłych. So where he was, więc tam, gdzie był, help me to understand what he's doing where he is. To pomaga mi, ażeby zrozumieć, co on robi teraz, gdzie on jest teraz. So Paul is saying to the Corinthians. A więc apostoł Paweł mówi do Koryntian. We know a glorified Christ. My znamy uwielbionego Chrystusa. There he is in the glory. Tam, gdzie jest w chwale. Learn of him there. Uczcie się od niego. And Colossians chapter 3 and verse 1. Z listu do Kolosan, 3 rozdział, 1 wiersz. Wonderful. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. You ready? Yes. Wonderful. Let's set our affections on things above. Zwróćmy się do tych rzeczy, które są ponad nami, w górze. In verse 17. W 17 wersecie. He brings something again before them. Coś innego przynosi. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu i Ojcu. The same word pass away. Sorry, it was Second Corinthians. Yeah. I thought Colossians. Oh, sorry. 17 wiersz z 5 rozdziału Koryntian. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. We are new creation. Jesteśmy nowym stworzeniem. All things are passed away. Wszystkie stare rzeczy przeminęły. The same word that is used for the passing away of the heavens and the earth. Te same słowo, które jest użyte, że ziemia kiedyś przeminie, is the same word used here. To samo słowo jest użyte tutaj. Stare rzeczy przeminęły. All things are passed away. Wszystkie rzeczy przeminęły. Born again. Być narodzonym na nowo. Regenerated. Odnowionym. New birth, if you please. Nowe narodzenie. We are already part of the new creation.
Jesteśmy już nowym, uczynieni nowym stworzeniem. And we were saying to the young people that the only thing that links us to this creation is this body. Dzisiaj rano powiedzieliśmy z młodzieżą naszą, że wszystko, co nas wiąże z tym starym stworzeniem tutaj, to jest właśnie nasze ciało, tylko. Absent from the body, present with the Lord. Kiedy będziemy wolni od tego ciała, będziemy w obecności Pana Jezusa. A transfer has taken place. Pewna przemiana miała miejsce. We have transferred from Adam to Christ. Przemienieni zostaliśmy od Adama do Chrystusa. In Adam all die, in Christ all shall be made alive. W Adamie wszyscy umarli, w Chrystusie wszyscy przywiedzeni zostaną do życia albo ożyją. New creation. Nowe stworzenie. I don't know. Ja nie wiem. How it will be when we get to heaven. Jak to będzie, kiedy pójdziemy do nieba, będziemy tam. But this I know. Ale jedno wiem. According to scripture. Według pism. I will remember you. Ja będę pamiętał ciebie. Because on the mount of transfiguration. Ponieważ na górze przemienienia they recognize Moses and Elijah. Uczniowie rozpoznali Mojżesza i Eliasza. But we will not be the center of attraction. We will not be the center of attraction. We will not be the center. We will not be the main show. No właśnie, tak. Będziemy w tym centrum zainteresowania. It will be Christ. Chrystus będzie. Is him. On. That will be our the person on real display when we get there. To będzie osoba, która rzeczywiście tam będzie ukazana. Wszyscy będą patrzeć na niego. Remember it said in the book of Revelation. W Księdze Objawienia, pamiętacie, napisane jest chapter 19. W 19 rozdziale. Rejoice and be glad. Cieszcie się i radujcie się. For the marriage of the Lamb has come. Ponieważ wesele baranka nastąpiło. It will be a glorious time. To będzie wspaniały czas. We shall see him whom we love. Będziemy widzieć tego, którego ukochaliśmy. And we shall bask in the sunshine of his love. I będziemy w tym świetle jego miłości obecni. Then in verse 18. I w 18 wersecie. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Reconciliation. Pojednanie teraz. God has done the work for himself. Bóg uczynił pracę dla siebie samego. It's three places in the scriptures we find this word reconcile. Trzy miejsca są w Słowie Bożym, które używają tego określenia pojednanie. Romans chapter 10. 10 rozdział listu do Rzymian. Sorry, Romans chapter 5. Przepraszam, Rzymian rozdział 5. And verse 10. 10 wiersz. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. When we were enemies. Kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi, we were reconciled to God by the death of his son. Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Pana Jezusa, Syna Jego. Colossians chapter 1. Pierwszy rozdział listu do Kolosan. Verse 21 and 22. 21 i 22 wiersz. No, 20 and 22. 20 and 21. 20 i 21. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego i was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Ephesians chapter 2. Efezjan, drugi rozdział. 15 and 16.
15 i 16 wiersz. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Now, in Ephesians, w liście do Efezjan, the Jew and the Gentile couldn't get together. Żydzi i poganie nie mogli być razem. Because of the old covenant. Z powodu tego starego przymierza. Because of ceremonial laws. Ponieważ z powodu tego prawa ceremonialnego. And dietary laws. I things they couldn't eat. Nie wiem, jak to można przetłumaczyć. Explain other words. Yeah. But now. A teraz? God has broken down that barrier. Bóg zniszczył te bariery. And God has reconciled the Jew and the Gentile in one body. I Bóg pojednał w jednym ciele Żyda i poganina. Remove all hindrances. Usunął wszelkie przeszkody, bariery. That we could be one body in Christ. Także możemy być jednym ciałem w Chrystusie teraz. That helps us to understand a bit of reconciliation to God. I to nam pozwala nieco zrozumieć to pojednanie z Bogiem. So in Romans tells us what was done to reconcile us. W liście do Rzymian więc jest napisane, co zostało uczynione, ażeby pojednać nas. In Colossians tells us. A w liście do Kolosan mamy. We are reconciled. To, że my już jesteśmy pojednani. Coś dalej. God has done this work in Christ. Więc Bóg uczynił to dzieło w Chrystusie. So he could reconcile all things back to the Godhead. Ażeby pojednać całe stworzenie z Bogiem. And he's telling us here. I mówi nam tutaj. That he has given us the ministry of reconciliation. Że powierzył nam teraz służbę pojednania. What is this ministry? O co chodzi w tej służbie pojednania? This ministry, brethren, is that God has removed everything that will hinder wonderful fellowship with him. To oznacza to, że Bóg usunął wszelkie przeszkody, które przeszkadzały nam w tej służbie Bogu. In other words, innymi słowy, my sins are forgiven. Moje grzechy zostały przebaczone. Praise the Lord. Chwała Panu. I says, thank you, Lord. Mówię, dziękuję Ci za to, Panie. I'm justified. Jestem usprawiedliwiony. It means I'm cleared from every charge. Więc wyczyszczono mi wszystką winę, całą winę moją. They look on my record. Pogląda się na mój rekord, na moje taką listę grzechów, obciążeń. To see all the bad things I've done. Ażeby przypomnieć, ażeby odnowić wszystkie rzeczy, które uczyniłem, takie it's złe. Not there. I nic tam nie ma, jest pusto. I'm justified. Jest usprawiedliwiony. Cleared from every charge. Oczyszczony z wszelkiej winy. But then I'm redeemed. Więc jestem odkupiony teraz, zbawiony. God has removed me. I was in the slave market of sin. Więc byłem w niewoli grzechu, a Bóg mnie teraz wyrwał, wyjął. He paid a price for my redemption. On zapłacił cenę za moje odkupienie. So this price was by blood and power. Ta cena to była krew i moc. And he went in and he brought me out. Więc wyrwał mnie teraz. And remove me from further sale. I cannot be sold anymore. I wyjął mnie z takiej możliwości, żebym kiedykolwiek już mógł zostać sprzedany, zaprzedany gdzieś. And I'm sealed by the Spirit of God. Jestem zapieczętowany Duchem Bożym. Until the day of my redemption. Do dnia mojego odkupienia. That's the redemption of my body. To jest odkupienie mojego ciała. But reconciliation takes you further. Ale to pojednanie idzie jeszcze dalej. I may be in the good of all of that. I'm? I may be in the good of forgiveness of sins, justification and redemption. Więc mam przebaczenie, usprawiedliwienie, odkupienie.
And I am not on talking terms with God. I'm not having much communion and fellowship with God. Nie mam za dużo społeczności z Bogiem. Reconciliation is this. Pojednanie to teraz. God has brought me into his wealth and circle of favor and love. Bóg wziął mnie, zabrał mnie do tego obszaru swojej miłości, swojej dobroci. He has brought me right in. Po prostu zabrał mnie. To have fellowship with him. Ażebym miał społeczność z nim. And truly our fellowship is with the Father and the Son. A ta prawdziwa społeczność to jest i z Ojcem i Synem. That is reconciliation. O to chodzi w pojednaniu. The Father wants us to be inside with him. Bóg chce mieć nas wewnątrz ze sobą. And this ministry is for believers. I ta służba pojednania jest dla wierzących. Enjoy God, in other words. Innymi słowy, cieszyć się Bogiem. Come in and enjoy God's presence. Przyjdźcie i cieszcie się obecnością Bożą. It's like the prodigal son. To jest tak jak marnotrawny syn. He wasted his life in a far country. W dalekiej krainie zmarnował życie. But divine persons create in him a thirst. Ale Boże osoby przygotowały mu coś. There arose a great famine. There arose a famine. There was no food. Doszedł do takiego momentu, że w tym dalekim kraju, tam gdzie był głód. Then he thought. I pomyślał sobie wtedy about the father's house. O domu swojego ojca. How much the father have. Jak dużo rzeczy, dużo jedzenia jest w tym domu ojca. And I am wasting myself outside here. A ja marnuję się tutaj, będąc daleko, na zewnątrz. I'll arise, I'll go home. Powstanę i powrócę do domu. I'll tell my father I've sinned. I powiem mojemu ojcu o tym, że zgrzeszyłem. While he was on his way. I gdy był jeszcze w drodze, the father was more eager to have fellowship with him. Ten ojciec był bardziej zdeterminowany tym, żeby mieć społeczność z tym właśnie synem. The father covered him with kisses. Przyjął go z pocałunkami. And brought him home. I przyprowadził go do domu. Put the best robe on him. Ubierzcie go w najlepszą szatę. Ring on his finger. Dajcie mu pierścień. Shoes on his feet. Dajcie mu buty na jego nogi. Bring forth the fatted calf. I dajcie tuczne ciele. Kill it. Let's eat, drink and be merry. Zabijcie to ciele. Chodźmy, cieszmy się, weselmy się. That's reconciliation. O to chodzi w pojednaniu. Sitting down with the Father. Być razem z Ojcem. And enjoying what he is enjoying. I cieszyć się tym, czym on się cieszy. Together with the Father. Razem z Ojcem. What can we enjoy with him? Czym możemy się cieszyć razem z nim? The Son. Synem. Do you know God longs for fellowship? Czy wiecie o tym, że Bóg tęskni za społecznością? He longs for your presence and mine. On tęskni za tym, żeby za obecnością twoją i moją. And this is the ministry that should be proclaimed among the saints. I to jest służba, która ma być opowiadana pośród ludzi wierzących. And God has given this to us. I Bóg ją powierzył nam. But then in verse 19. A potem w wierszu 19, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. We have three things I want to bring out very quickly. Trzy rzeczy mamy tutaj, będę to chciał bardzo szybko. Be patient with me, saints, we'll be over pretty shortly. Bądźcie cierpliwi ze mną, będzie niedługo koniec. Three things. Trzy rzeczy. One is. Pierwsza rzecz. God was in Christ. Bóg był w Chrystusie. Next is not imputing our trespass to us. Druga rzecz. Nie zaliczając im ich upadków. And has committed unto us the word of reconciliation. I trzecia rzecz. I powierzył nam tą służbę pojednania.
The first one is ta pierwsza rzecz, pierwszy the punkt. The great mystery of Christianity. Wielka tajemnica chrześcijaństwa. We are not Muslims. Nie jesteśmy muzułmanami. We are not working our way up to God. Nie pracujemy dla Boga. We are not Hindus. Jesteśmy hinduistami. We have to go through incarnations to get to him. Nie musimy przechodzić przez poszczególne wcielenia, żeby się dostać do we niego. We are not Buddhists. Nie jesteśmy buddystami. Where we have to intercede, talk to our ancestors so they could bring us to a higher level. A żebyśmy musieli zapracować na to, żeby znaleźć się na wyższym poziomie. The great truth of Christianity is God came down to man. Tą wielką rzeczą chrześcijaństwa jest to, że Bóg wstępuje do nas ludzi. What a blessing. Co za wielkie błogosławieństwo. God, the creator, has walked on planet Earth. Bóg, Stwórca, chodził po planecie Ziemi. We have a museum in Germany. Mamy pewne muzeum w Niemczech. The Creation Museum. Muzeum Stworzenia. I was there. Byłem tam. And they had a picture of the moon landing. Mają tam zdjęcie lądowanie na księżycu. Landing. Okay. Lądowania na księżycu. Yeah. They not only land. Nie tylko lądowali tam, but they walked on the moon. Ale chodzili po księżycu. I will love that experience. Bardzo by mi się to podobało. Kochałbym takie uczucie. I might be afraid. Może byłbym, to znaczy bałbym się. But I'll take some tranquilizers to keep me calm. Ale wziąłbym coś na uspokojenie. Listen, saints. Ale posłuchajcie, wierzący. It was one giant step for man. Taki napis, wielki krok dla człowieka albo ludzkości. And his words was in the beginning God. Na początku było słowo Bóg. I also was in Switzerland. Ale byłem również w Szwajcarii. And I went down 100 meters underground. I zjechałem 100 metrów pod ziemię. And our brother Burkhard Schmidt works down there. I jeden z naszych braci Burkhard Schmidt pracuje tam. I enjoy the experience. Bardzo cieszyłem się tym doświadczeniem. They have a collider. Mają tam pewien cylinder, tak? They want to find how this world was created. Chcą znaleźć wytłumaczenie, jak stworzony został świat. I just say to him, ha, ha, ha. Powiedziałem właśnie temu bratu wierzącemu. Ha, ha, ha. In the beginning, God. Na początku Bóg. And I said, heavens declare the glory of God and the firmament showeth his handiworks. Powiedziałem mu wtedy, cytując ten werset, niebo opowiada chwałę Pana, ogłasza chwałę Pana. Psalm 19. Psalm 19. Day after day utter its speech. Dzień po dniu mówi o tym dniu. The stars speak. Gwiazdy mówią. Last night in my room. Ostatniej nocy w moim pokoju. I slept under the moonlight. Spałem pod księżycem. The moonlight was coming right through the akurat księżyc przez okno dachowe. It is telling me what is holding that thing up there. To mówiło mi co jest, co to utrzymuje tam. It's upheld by the word of Jesus's power. Utrzymuje to moc Pana Jezusa Chrystusa. This creator, ten Stwórca, came into his world. Stąpił tutaj na ziemię. The world received him not. Ten świat nie przyjął go. But as many as receive him, a ci, którzy go przyjęli, to them give him the authority.
im dał moc i prawo, to become the children of God. Ażeby stali się dziećmi Bożymi. God has visited here. Bóg odwiedził tą ziemię. And we could tell them we don't have to get up there. Nie musimy dostawać się tam. He has come here. On przyszedł tutaj. And he's coming to receive us unto himself. I przyszedł tutaj po to, ażeby przyjąć nas kiedyś u siebie. That where he is, we will be there also. Ponieważ my będziemy tam kiedyś razem z nim. I'll rejoice and be glad. Ja cieszę się i raduję tym. Because we know in whom we have believed. Ponieważ wiemy, komu uwierzyliśmy. And he is able to keep that which we have committed unto him against that day. I on jest w stanie zachować w nas to, co obiecał, tak? So God, he is saying, what God is doing. Co Bóg czyni teraz? What God has done. Co Bóg uczynił jeszcze raz? God has taken our transgressions, our sins. Bóg wszystkie nasze przestępstwa, nasze grzechy wziął. He has put them on his son, the Lord Jesus. Włożył je na swojego syna, Pana Jezusa. And now he's imputing to us righteousness. I teraz sprawiedliwość przenosi na nas. Even David in the 32nd Psalm. W 32 psalmie Dawid mówi. He says, how is it possible? Jak to jest możliwe? That God will impute righteousness to a man without working for it. Że Bóg zastosuje sprawiedliwość w stosunku do człowieka, który nie zapracował, nie zasłużył sobie na to. We see it in the cross. Widzimy to na krzyżu. God judged the Lord Jesus. Bóg osądził Pana Jezusa. That his righteousness will come upon all men and come upon those who believe. A żeby sprawiedliwość Boga mogła zejść na nas ludzi, którzy wierzą. He has committed unto us the word of reconciliation. A więc on powierzył nam teraz słowo pojednania. The word of reconciliation is for the sinner. Słowo pojednania jest adresowane do grzeszników. We are telling them, mówimy im, be reconciled to God. Pojednajcie się z Bogiem. Come back to him. Powróćcie do niego. Come, God has made everything possible. Chodźcie, ponieważ Bóg uczynił wszystko możliwym. Everything is ready. Wszystko jest przygotowane, gotowe. All the expenses his. Wszystko na jego koszt. And he sent out his servant. I posłał swojego sługę. And bid them who are invited come. I that's Luke chapter 14. He tells them. The servant went out and he tell them, come, all things are ready. Aha. Nawiązując do tego fragmentu z Ewangelii Łukasza, kiedy sługa stępuje i zaprasza, mówi, chodźcie, wszystko jest przygotowane już. So the apostle Paul says, więc apostoł Paweł mówi, we are ambassadors. Jesteśmy ambasadorami, przedstawicielami. We are begging you instead of Christ. W miejsce Chrystusa błagamy was. Be reconciled to him. Pojednajcie się z Bogiem. You could imagine there is someone in this room. Możecie wyobrazić sobie, można sobie wyobrazić, że jest ktoś w tym pokoju. Who don't know if they die tonight where they are going? Kto może powiedzieć, że na pewno nie umrze po wyjściu. Without hope. Bez nadziei. Without Christ. Bez Chrystusa. Dead in trespasses and in sins. Umrzeć w grzechach, w obciążeniu grzechów. On your road to the lake of fire. W drodze do jeziora ognistego. Well, he says, we are like those who begging you be reconciled to God. Ale my błagamy bądź czy pojednajcie się z Bogiem. In other words, innymi słowy. Have a relationship with him. Miej społeczność z nim. Your creator. Twoim stwórcą. The one who became a man. Tym, który stał się człowiekiem. The savior. Zbawicielem. Your lord. Twoim panem. The one who loves you. Tym, który ciebie kocha. He wants to have a relationship with you. On chce mieć społeczność z tobą. Imagine this. Wyobraź to sobie. The God who heavens of heavens cannot contain. Bóg, którego niebiosa niebios nie potrafią ogarnąć. Want to have a relationship.
Chcę mieć relację with you and I. Z tobą i ze mną. I tell you that. That's beyond human thinking. Mówię wam, to jest ponad ludzkie wyobrażenie. We want to tell you in Christ. Chcemy powiedzieć wam w miejsce Chrystusa. Please. Prosimy. Have an intimate relationship with Christ. Miej relację z Chrystusem. How is your relationship with Christ? Jaka jest twoja relacja z Chrystusem? The first Bible I got. Pierwszą Biblię, którą otrzymałem, was given to me by the brother who won me to the Lord Jesus Christ. Otrzymałem ją od brata, który przyprowadził mnie do Pana Jezusa. I opened the Bible. Otwieram Biblię. This book will keep you from sin. Z opisem takim, ta księga zachowa cię od grzechu. Or sin will keep you from this book. Albo grzech zachowa cię, czy oddzieli cię od tej księgi. A good test. Dobry test. To prove if you have a good relationship with your Lord. A żeby przekonać się, czy masz dobrą społeczność z twoim Panem. Is how you treat this book. To dobrym testem jest, jak traktujesz tą księgę. Now you have your Bible on tablets. Macie dzisiaj Biblię na tabletach. I don't know how you treat your tablet. Nie wiem, jak traktujecie tablety. But I'm talking about the book. Ale ja mówię o księdze. How often do you read this? Jak często czytasz tą księgę? You know, as I travel. Jak podróżuję, kiedy podróżuję. I travel far. Podróżuję daleko czasami. But one of the things I appreciate. Ale rzecz, za którą jestem wdzięczny zawsze. About my wife is this. Odnośnie mojej żony. No matter where I am, she could find me. Niezależnie od tego, gdzie jestem, moja żona odnajdzie mnie. I will be in Africa. Będę w Afryce. Bring. Mam telefon. I'm in Germany. Kiedy jestem w Niemczech, telefon. I appreciate that. Jestem wdzięczny za to. Sweetheart, I appreciate that. Chcę to powiedzieć żonie teraz. But the fact is. Ale jest taki fakt też. You could imagine how God feels. Możecie sobie wyobrazić, jak Bóg się czuje, no communication. Kiedy nie ma żadnej komunikacji. He has to hunt you down. He has to hunt for you to respond to him. Musi jakby polować na ciebie, ażebyś odpowiedział. You are reconciled to God. Jesteś pojednany z Bogiem. Please enjoy the reconciliation. Ciesz, raduj się tym pojednaniem. And in closing, hear what Paul said to the Corinthians. Kończąc tym, co apostoł Paweł pisze do Koryntian. You talking about love? Mówisz o miłości? For he had made him to be sin for us. On tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem. Who knew no sin? Który nie znał grzechu. That we might receive the righteousness of God in him. A żebyśmy my mogli otrzymać usprawiedliwienie Boże w nim. God says, all of this I've done. Bóg mówi, wszystko to uczyniłem, ja that uczyniłem. The saints may have the ministry of reconciliation. A żeby wierzący święci mieli tą służbę pojednania. And we don't want to make it heavy. Nie chcemy czynić tego ciężkim. Oh, this truth is too heavy, I cannot lift it up. To jest to wszystko za ciężkie, nie potrafię tego unieść. It's simple. Ale to jest proste. All it is. Wszystko to, co to jest. Set up, please, a wonderful, intimate relationship with God. Ustanów, rozpocznij piękną, wieczną społeczność z Bogiem. He longs relację. For your fellowship. On tęskni za społecznością z tobą. So he has worked so much. Więc on pracował na to tak ciężko. That you may be brought in.
ażebyś ty został przyprowadzony. Opowiem wam jeszcze historię, później usiądę. It's true. To jest prawdziwa historia. I don't know if I tell you it here already, but I'll tell it again. Okay. In America, w Ameryce, there were those who were slaves. Byli niewolnicy. And most of the blacks were trying to get to Canada. I większość czarnych niewolników chciała dostać się do Kanady. When you cross over to Canada, you was free. Kiedy dostałeś się do Kanady, byłeś wolnym. So this slave took off, running to Canada. Więc wszyscy byli tym zainteresowani, żeby uciec do tej Kanady. And the master was coming behind him with a horse. A pan podążał z nimi na koniu. He just crossed over the border. Przekroczył granicę. And on the other side. I po drugiej stronie was another white man. Był inny człowiek biały, też pan. And the master was saying to the other white man. Popatrzył na tego innego, czyli ten pan, który gonił, który na tym koniu był, popatrzył. Show him over. Send him back. Oddaj ich. Tych. Send him back. Wyślij ich tutaj. He's mine. On należy do mnie. And the other man said, a ten człowiek po drugiej stronie mówi, look at the slave. Popatrz na tego niewolnika. And said, you are free. On jest wolny. You're on freedom soil. To jest ziemia freedom land. Wolności, ziemia wolności. The slave began to cry. Niewolnik zaczął płakać. He said, look at, you want to take me back into slavery. Powiedział, chcesz, żebym wrócił do niewolnictwa tam. And now you making a joke of my life. A ty teraz robisz sobie żarty z mojego życia. The man says, a ten człowiek odpowiedział, no, na to, I'm taking you home with me. Nie, ja biorę ciebie do domu ze mną. He says, me? Mnie? He says, yes. Tak. He looked at his master. Popatrzył na swojego pana. And he looked at the man. Popatrzył na tego still człowieka. With tears crying. Ciągle jeszcze płacząc. You will take me home with you? Czy ty chcesz zabrać mnie ze sobą do domu? Yes. Tak. The man took him home. I zabrał go do domu po tej drugiej stronie. He says, this bedroom is yours. Ta sypialnia należy do ciebie. You will eat at my table. Będziesz jadł ze mną przy tym samym stole. The man thought was a dream. Człowiek ten, niewolnik, myślał, że to jest, nie wiem, sen jakiś. The man just knelt down, the slave. He knelt down. Uklęknął. And he had a good cry. I płakał tam. Never in my life. Nigdy w moim życiu. I would have thought. Nie pomyślałem o tym. I could be treated this way. Że mogę być potraktowany w sposób taki. When you go to Niagara on the lake in Canada. Jeżeli przyjdziecie na nad wodospad Niagara, you could look and see it right there. Możecie tam zobaczyć. They have a monument. Jest tam taki pomnik of that fact, który został wybudowany na pamiątkę tego właśnie wydarzenia. That is what God wants. To jest to, co Bóg uczynił. God wants to have fellowship. Bóg chce mieć społeczność. God wants to enjoy you. Bóg chce się cieszyć tobą. With his son. Ze swoim synem. And we want to tell sinners that. I chcemy o tym powiedzieć grzesznikom. Be reconciled to God. Pojednajcie się z Bogiem.
Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić,
już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni
nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała, po prostu Boża, przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów,
żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale
zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że
kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować.
I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego, do powiedzenia na dany temat.
Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje
tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wiersz 1. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli
nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa nie wydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił.
Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz
dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się urodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia
przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli
Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam
Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby
zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.